Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Zdrowuj. Jezu, kocham Cię. Jezu, jestem Twój. Jezu, we mnie żyj. Wstąpi Duch Twój. I wołamy aklamację 295. Niechaj wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Życie odanie spłynie deszcz na spragnione serce. Pomyj mnie i uświęć mnie. Uwielbienia niech popłynie gdzieś. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością. Obdarz mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie, Ojcze, Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do Twoich ukrytych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć do Twoich słów i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Ojcze, oddaję Tobie mój język. Niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę. Niech moje słowa będą powodzem Twojej miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Usiądźcie wygodnie na swoim miejscu. Idziemy dalej z Matką Bożą. Popatrzę na zegarek. Gdzieś 20 minut jeszcze powiem. 25, bo jak zbije 12, no to będę anioł Państwa bawiał. To orędzie Matki Bożej. Moi drodzy, 25 tom z 31 stycznia 2015 jest nieprawdopodobne. Miałem go pokreślanego parę kresek. Zobaczcie, ile z dwóch kazań. Wydawało się mi, że tam większość była nieważna, nie? To już trzecie, to już, moi drodzy, trzecie kazanie z jednego orędzia. Bo jak Bóg daje światło i widzisz tą rzeczywistość inaczej, to wszystko ci umysł się otwiera. To zdanie jest Matki Bożej kolejne piorunujące. Świat się nie nawróci, jeśli nawet ci, którzy mnie nazywają moimi dziećmi, nazywają się moimi dziećmi,
nie będą spełniać mojej woli. Czy zdajecie sobie sprawę, jaki jest warunek nawrócenia świata? Większość z was przyjęło postawę przyglądania się bitwie i kibicowania. Ty nie jesteś po naszej stronie. Ty nie jesteś po stronie Matki Bożej. Kibicowanie dzisiaj nic nie znaczy. Żeś naszym sympatykiem, że my księdza rozumiemy, ale mamy zbudzić. Przypominam to zdanie Matki Bożej. Świat się nie nawróci, jeśli nawet ci, którzy nazywają się moimi dziećmi, nie będą spełniać woli mojej. Woli Matki Bożej. Pytacie się, jaka jest wola Matki Bożej? Pokazuje reguła mariańska. 11 konferencji, jak żyć. I dziwiłem, że czas nie macie, że wnuki, że patrzy. Dzieci to wszystko, ale to jest gorzej niż dla mnie. Nasi dziele mieli nasz czas na pielgrzymki. Do Ziemi Świętej chodzili. Jeździli po tych... A my mamy samoloty, mamy auta, mamy komórki i my nie mamy czasu. I dzieci, nie, to absurd? Jest wola Boga tu pokazana. Jeśli już mówisz, że kochasz Matkę Bożą, że jesteś jej dzieckiem, a nie chcesz się podjąć życia zakonnego, nowicjat, formowanie siebie, to jest dziadem skończonym. Jesteś po prostu kłamcą. Bo przychodzi Matka Boża i mówi, wolę, bo mówi, pomóżcie mi uratować świat. Dziś mówi, bez was, którzy tej woli nie podejmiecie, świat się nie nawróci. Dlatego ja do was wołam, bo przedstawiłem wam ambitne plany. Odrodzić Kościół, to jest cel najmniej. Nawrócić protestantów, czy Żydów, prawosławnych. No i rozbudować zakon dzieci. Łaska rodzi łaskę. Przez ostatnie 2 lata, kiedy głosiłem kazania o zakonie, dzieci 2-3 osoby się zapisały. Dzisiaj nie ma dnia. Ponad 100 już jest. Rozumiecie? Wiem, że zastosowałem przymus łaski na wieczerniku miesiąc temu. Ale to nie moja wina. Bo słyszę, że Matka Boża takie słowa błaga, klęka przed nami, a wszyscy mówią, że kochamy Matkę Bożą. Kłamiesz. Jeśli nie wypełniasz jej woli, kłamiesz. Jak możesz mówić żonie, że ją kochasz, ona jest w ciąży, a ty lecisz na dyskotekę czy na zabawę, a ona ci mówi, zostań ze mną. I nie, jaka nam jest miłość? To Matka Boża mówi, proszę was o modlitwę całym sercem za ginący świat, których niewiara sprowadziła na drogę zatracenia. Dzieci, drogę potępienia. Bóg precyzyjnie pokazuje nam, jaki jest ich koniec. Piekło. Wiecie, co to jest wieczna nienawiść? Wiecie, co to jest wieczne potępienie? Jeśli grzech nie zostanie powstrzymany, mówi Matka Boża, i zadośćuczyniony, czy trzeba Bogu krzywdy naprawić? Świat sam zniszczy siebie. Świat sam zniszczy siebie. Czy moi drodzy, Warszawę zniszczył Bóg? Czy
trzęsienie ziemi? W 1944 roku Warszawa sama siebie zniszczyła. Miała przestrogi u siostry Faustyny w Dzienniczku. Miasto wasze, które jest dziś tak najpiękniej ukwiecone, zniknie. Zacząłem grzebać i znalazłem. Wtedy prezydent Warszawy ogłaszał konkursy. Warszawa ma być ukwieciona. Na każdym balkonie, oknie w Warszawie były kwiaty, rozumiecie? Jak to odkrywasz, mówię, nieprawdopodobne. Później wsłuchujesz się w słowa Rozalii Celakównej. Bóg przestrzega i mówi, wasze miasto, które kochacie, zniknie. I przychodzi powstanie warszawskie i później miesiąc, październik, listopad i grudzień, dzień i noc, wysadzany dom po domu, to co jeszcze dzieci zostało. Wy Polacy macie jeszcze obiekcje, że to wszystko może zniknąć? Nie możecie się oglądać na innych. I tu Matka Boża jeszcze bardziej precyzyjnie mówi to zdanie. Jeśli posłyszeliście moje słowa, oznacza to. Bez względu na to, czy włączyłeś Google i posłuchałeś to kazanie i masz nie, tak mnie nie znosisz, nie, masz już ogromny problem. Posłuchaj, co mówi Maria, jeśli posłyszeliście słowa, oznacza to, że właśnie wy zostaliście wezwani do pełnienia mojej woli i ratowania ludzkości. Nie będzie zmiłuj się nad wami. Do bólu wam przypominam księgę powtórnego prawa z tygodnia ostatniego. Jeśli ktoś nie będzie chciał słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Przypominam tą scenerię przed 2 tygodni naszej dziś już rycerki, ale też nie była rycerką, tylko jej rodzice i dziadkowie byli rycerzami, kiedy Bóg przyszedł do niej, dała się w nocy i przestawił jej bieg życia i przychodzi kara. Wiedziałaś, że chce być królem. Nie zrobiłaś nic. Jak to nie zrobiłaś? Byłam w grzebini, śpiewałam pieśni. Nie zrobiłaś nic. Więc powtarzam wam to zdanie, za które przyjdzie wam zapłacić przed majestatem Boga. Jeśli posłyszeliście moje słowa, oznacza to, że właśnie wy zostaliście wezwani do pełnienia mojej woli i ratowania ludzkości. Teraz rozumiecie zasadniczy rozkaz Boga w moim posłannictwie. Głoś moje słowo i kontempluj. Zajmij się telewizją. Cudowna forma internetu przekazu słowa. Dlatego cieszcie się, że tyle o mnie mówią. Tyle piszą, że taka to dzieci. Ale to się słowo prześlizguje się. A wy nie wiecie, jak działa łaska. Przeciw tego nie wie. Rozumiecie? Kmistego. I staje się siewcą. Dlaczego TVN przestało o mnie co roku robić audycję? Dzieci, bo dobrze wiedzą, ile ludzi się przez ich audycję nawróciło. Ilu klientów stracili. Dlaczego wszystkie media polskie milczą? Bo jak nie są w Bożych rękach i naszych, nie mogą o tym mówić, bo stracą. Rozumiecie? Stracą klientów, bo przy spotkaniu ze Słowem Boga nie mają szans. Przejdą oni na stronę tanka. Tak myślą. I myślą logicznie. Dlatego nadrzędnym celem materialnym naszych słuchaczy i naszych grup jest utrzymanie telewizji. Pierwsza rzecz. To nie jest telewizja tylko moja odpowiedzialność, ale i twoja.
bo Ty też rodzisz wielkie dzieła, bo Matka Boża mówi, jeśli posłyszycie moje słowa, a jak nie posłyszą, no to skąd będą wiedzieli? Święty Paweł mówi, jak mają wierzyć, jak nikt im o tym nie mówi? Kościół przyjął taktykę słowa w swoim serduszku, homilika w formie czekoladki i do domku. W co mają wierzyć? W co wy resztka macie wierzyć, jak wy nic nie słyszycie i nie rozumiecie? Uznacza to, że właśnie wy zostaliście wezwani do pełnienia mojej woli i ratowania ludzkości. Macie zaproszenie. Znacie celowość. Nikt z was w dniu sądu nie powie, żebym nie wiedział. Żebym nie rozumiał. To jest przerażający moment, kiedy widzisz swoją szalę i wchodzisz coraz bardziej w piekło. To się nic nie podnosi. Ty się bronisz. Bóg ci da tej naszej tej pani 25 dał. Przez 3 godziny się broniła, dzieci. Mówiła różne rzeczy. Cały czas szala z piekłem szła niżej. Rozumiecie? Kiedy przejrzała, ty nie możesz nikogo uratować. Uratowała jej córka, dziecko, które kazało jej przeczytać z obrazka naszego z 2011 modlitwę żertwy ofiarnej. Mama, przeczytaj mi, co tam jest. Dziecko nie znało, jak 5 lat. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Przyklękany, bo zawsze w tym momencie całe piekło pada na kolana, mamy słowa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać serce na zwiastowanie anielskim wcielenie w Syna Twego poznali, przez Jego mękę krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez tego Chrystusa Pana naszego, Amen. Za naszych ukochanych zmarłych, wieczny odpoczynek radzin dać Panie, wieczny odpoczynek radzin dać Panie, wieczny odpoczynek radzin dać Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Usiądźmy, idziemy dalej w nasze rozważanie. Czy zdajecie sobie sprawę, że w dniu rozliczenia świata może się okazać, że będziecie po stronie Hitlera czy Stalina? Choć nie byliście hitlerowcami, nie byliście komunistami. Że się okaże, że jesteśmy mordercami dusz? Że zgotowaliśmy Holokaust dla tylu niewinnych dusz, ale wiedząc, że Bóg daje lekarstwo i przez Ciebie wypełnienie woli Boga, możemy ich wszystkich uratować? A jaki będzie Twój dramat, kiedy będziesz w piekle i poznasz, że na ziemi jeszcze żyje z 500 ludzi albo parę tysięcy, których masz na sumieniu i każde ich wpadnięcie do piekła to twoje lądowanie głębiej, to cierpienie? Będziesz tak gorliwy i tak niewinny jak ten bogacz w otchłani, Abrahamie ukochany,
Wejrzę jeszcze później i przeszczep mojego brata tamtego. On wołał nie po to, żeby być dla nich łaskawy, tylko swój tyłek ratował. Bo jak przyjdzie brat do piekła, to obniży znowu, bo ma wszystkich na sumieniu. Dzieci, Bóg nas nie powołał do bycia samemu dla siebie. Jesteśmy jedną wielką rodziną, bo każdy człowiek, każda dusza wyszła z Boga. Jesteśmy jednym teamem, czy to Chińczyk, czy Japończyk, czy Żyd, dzieci. Przestańcie myśleć w kategoriach ziemskich, uraz i tak dalej. Myślmy w kategoriach miłości wiecznej. Wtedy nie będzie problem Żydów, problemu Niemców, czy problemu Ukraińców. Każdy z nich poprzez fakt, że i on wyszedł z łona ojca, jego dusza, jest twoim bratem. Zapomnijcie o dialogu, tylko znać fundament, o co w tym chodzi. O dyskutowanie, jak, tak proste, oczywiste. Modlitwa, o którą was proszę, to modlitwa szczera, pokorna, wielkoduszna. To modlitwa wykraczająca poza problemy waszych domów. Modlitwa sięgająca wszystkich zakątków świata i sięgająca nieba. Módlcie się za cały świat, aby się zwrócił w stronę Boga i podjął pokutę o nawrócenie. Ostatnio pan prezydent Trump, USA szef, mówi na głos: my Amerykanie jesteśmy ludźmi wszyscy wierzącymi. Piękne zdanie, ale nieprecyzyjne. Panie prezydencie, gdzie te kilkanaście tysięcy świątyń szatanistycznych u was? W latach 50. na przykład było 5 tysięcy. Dziś jest już kilkanaście tysięcy. Już nie miał odwagi powiedzieć wierzącymi w Boga, w Trójjedynego. Oni się szczycą, że napisali na dolarze w Bogu nadzieja. Ale kompletnie nie określili, o jakim Boga chodzi. Czyli na tych dolarówkach jest dziesiątki znaków masońskich, czyli szatańskich. Ja próbuję jednemu kapłanowi wyjaśnić, mówię mu: chłopie, ale to nie chodzi o naszego Boga. Patrz, tu sfinks, tu piramidka, tam oko, tam napis, e pluribus, on... Przecież pisze, nadzieja w Bogu, ale nie jest określona istota Boga. Dziś bym może powiedział, jakby miałbym to w czasie czytanie z Królewskiej Księgi: Roboam i Jeroboam zrobił im dwa cielce złote i mówi im co? To jest wasz Bóg, który was wywiódł z Egiptu. Kiedy jest totalna ignorancja, a jest pragnienie wiary w każdym człowieku, to jutro ja wam wniosę dwa moje koźlęta i dzieci powie: to jest wasz Bóg, który was stworzył, który was kocha. To i wy zaczniecie czcić kozy. Rozumiecie, ludzie? Taką ofertę dał Luther, Jeroboam Żydom. I do tego trzeba zrobić szybko namiast religii, kultu, rozumiecie? Znaczy odniesień religijnych, bo kultu to musi ofiara. Prawdziwa religia ma ofiarę. Kult. To, co proponują protestanci, to jest ruch religijny. Żydzi mają to samo. Jak sejzy,
Oni mają, jaki mają? Oni mają kulturę. To ruch religijny, odniesienie, tłumaczenie, trzymaj się na tym. U Żydów usta ofiara dzieci. Padła religia. Dlatego tylko 10% wierzy. Wierzy, bo mają za to płacone. Zajmują się tym, bo państwo utrzymuje. Mają gadanego. Wszystkim się wydaje, że wierzą. Najbardziej ateistyczny naród świata. I trwają w takim nieszczęściu i kłamstwie. I w tą samą chorobę my jesteśmy wprowadzani. My, Polacy. Módlcie się za cały świat, aby zwrócił się w stronę Boga. Podjął pokutę o nawrócenie. Zachowajcie nadzieję, modląc się za grzeszników. Wierzcie w siłę waszych modlitw. To jest piękne, a czas pozostawcie Bogu. Żeby zrozumieć ten mechanizm działania. W czasie II wojny światowej partyzanci serbscy, ci to przeżywali dramat, bo ofensywa idzie. No i jest sposób. Trzeba rozwalić tamę u góry i żeby ona porwała most. Nie przejdą Niemcy. Jedzie, a Niemcy rzuci dwóch specjalistów. Nie mogli pojąć specjalisty, to ma być bum. No i woda leci. Ale trzeba zejść na dół i uratować swoją skórę, nie być kamikadze. Więc używa tyle wybuchu, no żeby moc pozostawić wodzie, a nie wybuchowi. Bo jak wybuchowi, no to wszyscy zginą, rozumiecie? Więc zdążyli wylecieć, wyszli na skałę i mówi tak panczył, tak zaczął, ty to zaczyna działać. A on mówi, ty nie rozumiesz. Tyś tego nie rozumiał, czy ma moc pozostawić w wodzie. Jak tego nie zrozumiecie, w relacji do Boga będziecie łapali 15 srok, tysiące modlitw, wszystkie łapać, że to działa, tamto chyta, ten sposób wieci. A to już jest zabawa szatana w kuciubawkę. Dlaczego? Że wy łapiecie narzędzie, ale nie wierzycie w moc tego narzędzia. Kupę wykorzystuje sprzętu, rozumiecie? Kupę sprzętu wykorzystujecie, ale z tego nie ma nic. Chwyci jednego, ale uwierz w moc modlitwy, a czas pozostaw Bogu, dzieci Jego mocy. Więc wierzcie w siłę waszych modlitw, a czas pozostawcie Bogu. W swojej pysze, gdzie nam, do nas demon przychodzi, my chcemy. Modlitwa, pyk, bum! Modlitwa, nawrócił się syn. Bum! Wreszcie małżeństwo. Pyk, pyk! Dzieci, nigdy byście Boga nie kochali. To tak jak ja, masz. Mówisz, zamawiasz, paczka przychodzi. Dzień, godzina cieszy się już odmiało, po kolei. Dzieci, nie ma. Miałem panu Jarkowi dać buty. A dziś mu już nie dam. Myślę, bo do sklepu. Żeby buty mówił. I ochraniacza na nogi. Bo ten system mój nie wychowa pracownika, domownika, gospodarza. Jutro rano pan Jaruś jedzie do sklepu, jest w budynku, przyjdzie do nas, kupi za buty. Podpowie, jak jeszcze ogień na kolana kupić, żeby jak jest śnieg, nie ma żdeło, cyk. Nie traćcie nadziei,
i módlcie się, powierzając mi swoje modlitwy, a ja uczynię z nich użytek. Matka Boża ma taki przywilej, dlatego dzieci wszystko przez nią. Wy tylko miejcie wiarę świętego Bernarda, codziennie prowadząc koło figury, mówił Ave Maria. W końcu matka nie trzyma i mówi Salve Bernard. Jak to osiągniecie, dzieci, wszystko jest załatwione, rozumiecie? Wy macie mówić Ave Maria, tak, że matka może nie wytrzyma i w końcu z obrazu z góry powie Salve Bernard, Salve Krystyna, Salve Helena. Wtedy zrozumiesz, że jesteś na niebotycznej przestrzeni łączności z Marią. Amen. Moi kochani, nie skończyłem tego 20.